Witamy w kolejnym odcinku, już trzecim, Chudni jak dzięba. Jest to nasz trzeci odcinek, przedostatni poprzedzający podsumowanie miesiąca. Możemy Wam powiedzieć, że osiągnęliśmy jakiś wynik co do redukcji masy tłuszczowej, choć dzisiaj jeszcze nie będziemy o tym mówić, ponieważ w odcinku za tydzień podsumujemy nasz cały miesiąc. Ćwiczymy już 4 razy w tygodniu, 2 razy siłowo, 2 razy interwałowo, a także aerobowo. 2 treningi są na spalanie tkanki tłuszczowej, 2 inne na kształtowanie naszej sylwetki ciała. Dzisiaj postawimy na sprawność. Generalnie będziemy stawiać na siłę, sprawność, jak i piękno. Siłujemy się 2 razy w tygodniu. Dziś będziemy się usprawniać, natomiast piękno przyjdzie któregoś dnia, na to sobie trzeba zasłużyć. Zapraszamy na trening. Pozdrawiamy. Przechodzimy do ostatniej serii naszego pierwszego ćwiczenia. Robert już jest zmęczony, choć ma odrobinę siły. Pracujemy sobie w dolnym zakresie ruchu. Wstajemy, pracują nasze mięśnie dwugłowe uda. Pochylamy się. Znowu pracują dwugłowe uda. Teraz natomiast pracuje klatka piersiowa, tricepsy, mięśnie brzucha. Jest to ćwiczenie ogólnorozwojowe, które sprawia, że naprawdę się męczymy. Potrzeba, ponieważ te wszystkie mięśnie potrzebują tlenu, korzystając z tego tlenu. Dostajemy dużo siły. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. W tym ćwiczeniu będziemy pracować nad mięśniami posturalnymi. To znaczy, że pracujemy nad mięśniami głębokimi, które trzymają naszą posturę ciała. Są to brzuszki, mięśnie głębokie brzucha, mięśnie proste pleców, prawa ręka, po przekątnej Robert, prawa ręka do góry z lewą nogą. Pracujemy tu nad naszą równowagą, przez to napinają nam się mięśnie odcinka core. To są mięśnie brzuszno-lędźwiowe. Nie jest to proste ćwiczenie, choć przy wielu powtórzeniach od razu nasz organizm się przystosowuje. Ręka po przykątnej bardzo dobrze. O, trzymamy tak około 2 sekund i wędrujemy z ręką, z nogą, tak aby spotkać się pod naszym brzuszkiem. Wtedy nasze mięśnie prostych brzucha pracują i się tym samym wzmacniają. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, jest tak zwana podpora. Również pracujemy nad naszymi mięśniami stabilizującymi, czyli brzuszek, proste grzbietu. Robert ma w tej chwili napięty brzuch, miał i pośladki. Jest to trudne ćwiczenie. Robimy w założeniu w 4 seriach po 30 sekund. Robert zrobił 22, ale zaraz go zmotywujemy na tyle, żeby się poprawił.
przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, robimy 4 rundy boksowania. Będzie to taki nasz interwał, czyli spalanie, ćwiczenie nastawione na spalanie tkanki tłuszczowej, której w dalszym ciągu mamy w nadmiarze. Robimy 4 rundy po 1 minucie, a ja będę trzymał worek, żeby nie fruwał, ponieważ zawodnik waży 120 kg, więc mam dużo siły. Także będę amortyzował te ruchy. Robimy szybkie powtórzenia ze średnim nastawieniem na moc. Także 3, 2, 1, start. Dobrze, siły na całą rundę. Dobrze. Oddychamy głęboko w takiej pozycji, spędzamy kolejne 30 sekund. Rozciąganie chodzi o to, żeby nie rozciągać się do tej bariery granicy bólu, ponieważ gdy zaczyna nas coś boleć, to zaczynamy się automatycznie napinać, spinać. Wtedy nasze mięśnie się nie rozluźniają, a się napinają, więc odnosimy odwrotny skutek. Dobrze, zmieniamy nogi. Ok, oddychamy głęboko. Przy każdym wdechu i wydechu nasze mięśnie się rozluźniają. Do przodu jeszcze stopa. Ok, tutaj się obciążamy swoim ciężarem w połowie i przez to rozciągamy sobie nasze czworogłowe, uda, dwugłowe pośladki. Oddychamy spokojnie. Relaksujemy się. Jest to ćwiczenie, w którym wyciszamy już nasz organizm, ponieważ po naszym boksowaniu pobudziliśmy się na tyle, że Robert mógłby mieć problemy ze snem, ponieważ jest już dość późno, a przy takim rozciąganiu nasz organizm się wycisza, więc zyskujemy i rozciągnięcie naszych mięśni, jak i wyciszenie organizmu lokalnie. Dobrze, zmiana strony. Ok. O. Czujesz? Warto się rozciągać po treningu, ponieważ nasze mięśnie są mocno rozgrzane. Wtedy nie doznamy żadnej kontuzji. Dużym błędem jest na przykład, gdy ludzie rozgrzewają się rano, gdy nasz organizm nie jest rozgrzany, wszystkie stawy, jak i mięśnie są po części przykurczone, więc nie jest to dobrym pomysłem, aby rozciągać się z samego rana. Najlepiej po treningu lub w ciągu dnia, gdy już jesteśmy rozgrzani, rozchudzeni. Mówiąc, nasz trening był udany jak każdy inny. Zrobiliśmy kilka ćwiczeń sprawnościowych, jak Państwo widzieli na początku. Później przeszliśmy do ćwiczenia interwałowego. Walka z workiem w 4 rundach po 1 minucie. Będziemy czasem boksować, tak aby nasze interwały były przyjemne, jak i pożyteczne. Poprzez treningi interwałowe spalamy tkankę tłuszczową nie tylko w czasie wykonywanego ćwiczenia, ale i przez 2 kolejne doby. Także jako, że już mamy lepszą kondycję niż na początku, będziemy stosować tą metodę treningową. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, w którym zdradzimy, ile kilo nam ubyło tkanki tłuszczowej. Zrobimy pomiary naszego ciała, może i tkanka mięśniowa nam urosła, sprawdzimy obwód ramienia, pasa,
jak i klatki piersiowej. Zdradzimy Wam, jaką dietę stosujemy, ponieważ mamy fajną, przyjemną i skuteczną dietę, a także smaczną. Jak się czujesz, Robert, po 3 tygodniach treningu? Rewelacyjnie. Chłopak się czuje rewelacyjnie, ponieważ ma lepszą kondycję. Mamy jakąś tam utratę wagi tłuszczowej, także wszystko to się przekłada na lepsze funkcjonowanie organizmu. Oczywiście to są początki. Będziemy pracować do późnej wiosny. Dotąd aż osiągniemy nasz cel. Zakładam, że potrwa to kilka miesięcy, ponieważ mamy dużo pracy patrząc na brzuszek, ale mamy też dużo czasu i dużo chęci. Robert jest zawzięty, także uważam, że wspólnie osiągniemy cel.